Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam Jesus Christus Człowiek solidarny ze wszystkimi ludźmi. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 10 lutego 1988 roku. Podczas ubiegłej katechezy rozważaliśmy temat: Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu. Grzech jest w sposób zasadniczy obcy temu, który, będąc prawdziwym człowiekiem, był także prawdziwym Bogiem. Verus Homo. Ale nie merus homo. Całe ziemskie życie Chrystusa i cała wypełniana przez niego misja dają świadectwo prawdzie o jego absolutnej, bezgrzeszności. On sam rzucił wyzywające pytanie: Kto z Was udowodni mi grzech? Jezus Chrystus, człowiek bez grzechu, przez całe życie walczył z grzechem i tym wszystkim, co rodzi grzech, poczynając od diabła, który od początku ludzkich dziejów, jest ojcem kłamstwa. Owa walka widoczna była już na samym początku mesjańskiego posłannictwa Jezusa w chwili kuszenia. Swój punkt kulminacyjny osiągnęła ona na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Była to zatem walka zakończona zwycięstwem Jezusa. Owo zmaganie się z grzechem i z tym, co stanowi jego korzenie, nie oddala Jezusa od ludzi, wręcz przeciwnie, przybliża go do nich. Przebliża do każdego człowieka. W swoim ziemskim życiu Jezus zwykł okazywać szczególną bliskość tym, którzy w oczach innych uchodzili za grzeszników mówią o tym liczne fragmenty Ewangelii. Z tego punktu widzenia istotne jest porównanie, którego Jezus dokonuje pomiędzy sobą a Janem Chrzcicielem. Gdy mówi: Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch Go opętał. Przyszedł sen człowieczy. Jej pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Jezus polemizuje tutaj wyraźnie z tymi, którzy najpierw krytykowali Jana chrzciciela, samotnego proroka i surowego ascetę, który żył i udzielał chrztu nad brzegami Jordanu, a następnie krytykują Jezusa za to, że przebywa i działa wśród ludzi. Równocześnie słowa te wyraźnie ukazują prawdę o sposobie bycia Jezusa o Jego uczuciach i Jego odnoszeniu się do grzeszników. Oskarżono Go o to, że jest przyjacielem celników i grzeszników. Jezus nie odrzucał tego osądu, którego prawdziwość potwierdzają liczne epizody odnotowane w Ewangelii, co jednak nie oznacza jakiegokolwiek współudziału w grzechu czy jakichkolwiek niedomówień. Przykładem może być wydarzenie związane z osobą Zacheusza, zwierzchnika celników z Jerycha. Jezus sam, rzec można, wprosił się do jego domu. Zacheuszu, zejdź prędko. Zacheusz, będąc niskiego wzrostu, wszedł na drzewo, aby dojrzeć przechodzącego Jezusa, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. A gdy celnik zszedł z drzewa i rozradowany przyjął go u siebie, Jezus powiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Wydarzenie to mówi nie tylko o zażyłych stosunkach łączących Jezusa z celnikami i grzesznikami, ale także o tym, że celem tego zbliżenia i obcowania z nimi było ich zbawienie. Podobny charakter miało spotkanie z Lewim, synem Alfeusza. Wydarzenie tym bardziej znamienne, że Lewi, którego Jezus ujrzał, siedzącego w komorze celnej, Został przezeń powołany do grona apostołów. Pójdź za mną, powiedział doń Jezus. On wstał i poszedł za nim. W ten sposób wszedł w poczet dwunastu, przybierając imię Mateusz. Jak wiemy, jest on autorem jednej z Ewangelii. Marek Ewangelista mówi, że gdy Jezus siedział w jego domu, przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Również w tym przypadku niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów wyrażali wobec uczniów swoje niezadowolenie. Jezus odpowiedział im jednak nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych ale grzeszników. Zajmowanie miejsca przy stole z innymi, także z celnikami i grzesznikami, jest wyrazem człowieczeństwa Jezusa. Czyni on to od początku swojej mesjańskiej działalności. I tak jedną z pierwszych okazji do ukazania mesjańskiej mocy było wesele w kanie galilejskiej, w którym Jezus uczestniczył wraz ze swoją matką i uczniami. Ale i potem bywał gościem nie tylko celników, ale nawet faryzeuszy, swoich najbardziej zaciekłych przeciwników. Czytamy o tym na przykład u Łukasza. Jeden z faryzeuszy zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu Faryzeusza i zajął miejsce za stołem. Właśnie podczas tego posiłku miało miejsce wydarzenie, które rzuca nowe światło na stosunek Jezusa do biednej rzeszy grzeszników, do których domniemani sprawiedliwi odnosili się z pogardą i potępieniem. Oto kobieta, znana w mieście grzesznica, która znalazła się wśród obecnych, płacząc, całowała jego stopy i namaszczała je wonnym olejkiem. Podczas rozmowy z gospodarzem, Jezus wypowiedział się na temat zasadniczego związku, jaki istnieje pomiędzy odpuszczeniem grzechów a miłością, inspirowaną przez wiarę. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Nie jest to jednak przypadek odosobniony. Można tu bowiem przytoczyć inne. W pewnym sensie dramatyczne wydarzenie, jakim jest rozmowa Jezusa z kobietą pochwyconą na cudzołóstwie. Podobnie jak poprzednie, tłumaczy ono, w jakim znaczeniu Jezus był przyjacielem celników i grzeszników. Mówi do kobiety: Idź, a od tej chwili już nie grzesz. A więc ten, który był we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu, okazywał swą bliskość grzesznikom i grzesznicom po to, by oddalić od nich grzech. Lecz zdążał do tego mesjańskiego celu w sposób całkowicie nowy w porównaniu z surowością tych, którzy osądzali grzeszników na podstawie starego prawa. Jezus postępował w duchu wielkiej miłości do człowieka, żywiąc głęboką solidarność z każdym, kogo stworzył Bóg na swój obraz i podobieństwo. Czym jest owa solidarność? Jest wyrazem tej miłości, która swe źródło ma w samym Bogu. Syn Boży przyszedł na świat, aby tę miłość objawić. Objawił ją już w tym, że sam stał się człowiekiem, jednym z nas. Owo zjednoczenie z nami w człowieczeństwie jest podstawowym wyrazem solidarności Jezusa Chrystusa, prawdziwego człowieka z każdym człowiekiem. Świadczy bowiem w wymowny sposób o miłości, którą sam Bóg umiłował wszystkich i każdego. Miłość zyskuje tu całkiem szczególne potwierdzenie. Ten, kto miłuje. Pragnie dzielić wszystko z tym, kogo miłuje. Dlatego właśnie Syn Boży staje się człowiekiem. O nim mówi prorok Izajasz: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. W ten sposób Jezus dzieli z każdym mężczyzną i z każdą kobietą ich ludzkie istnienie. Objawia przez to także zasadniczą godność człowieka, każdego i wszystkich. Można powiedzieć, że wcielenie jest niewysłowioną rewaloryzacją człowieka i ludzkości. Owa miłość, solidarność, przejawia się w całym ziemskim życiu i posłannictwie syna człowieczego, zwłaszcza w jego stosunku do tych, którzy cierpią z powodu różnych form fizycznego czy moralnego ubóstwa. Szczytowym momentem jego drogi jest oddanie życia na okup za wielu czyli odkupieńcza ofiara krzyża. W całym jednak ziemskim życiu prowadzącym do tej najwyższej ofiary, Jezus okazuje człowiekowi na różne sposoby swoją solidarność, której sens można zamknąć w słowach. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jezus był dzieckiem jak każde inne dziecko. Pracował własnymi rękami u boku Józefa z Nazaretu, tak jak pracują wszyscy ludzie. Był synem Izraela. Uczestniczył w kulturze, tradycji, nadziei i cierpieniu swojego ludu. Spotkało go również to, co często spotyka ludzi powołanych do wypełnienia jakiegoś posłannictwa. Niezrozumienie, a nawet zdrada jednego z tych, których on sam wybrał na swych apostołów i kontynuatorów, odczuwał z tego powodu głęboki ból. A gdy nadszedł czas, kiedy miał dać swoje życie na okup za wielu, Wydał dobrowolnie samego siebie poprzez ofiarę, realizując tajemnicę swej solidarności. Namiestnik Rzymski, przed zgromadzeniem jego oskarżycieli, nie potrafił wyrazić się o Nim inaczej jak tylko w słowach oto człowiek. Słowa te wypowiedziane przez Poganina, który choć nieświadomy tajemnicy, nie mógł pozostać niewrażliwy na od Jezusa również w tym momencie niezwykły czar. Wyrażają całą ludzką rzeczywistość Chrystusa. Jezus jest człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, we wszystkim do nas podobnym oprócz grzechu. Jest człowiekiem, który stał się ofiarą za grzechy i który aż do śmierci na krzyżu był solidarny ze wszystkimi. Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek, stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. To był temat poprzedniej środowej katechezy. Dzisiaj pragniemy ukazać, że ten, który mówił o sobie Któż z was może dowieść na mnie grzechu, równocześnie w oczach wszystkich uchodził za przyjaciela celników i grzeszników, i pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami nie było sprzeczności. Owszem, głęboka spójnia. Tylko ten, który był absolutnie wolny od grzechu, mógł być tak bliski człowieka i to właśnie człowieka grzesznego, którego współcześni unikali. Stawiali go systematycznie na cenzurowanym: celnika, grzesznika, jawnogrzesznice. To są właśnie te osoby, z którymi Jezus spotyka się, przyjmuje zaproszenie do ich domów, jak do domu Zacheusza, czy Lewiego, późniejszego apostoła Mateusza. A jeżeli z jednej strony stwierdza, że są to osoby grzeszne, jak na przykład ta kobieta z Ewangelii Świętego Jana, którą przychwycono na cudzołóstwie, Albo ta jawnogrzesznica, która weszła za Jezusem do domu Szymona Faryzeusza. To równocześnie Jezus broni godności tych kobiet, które zgodnie z niesprawiedliwym obyczajem współcześni byli gotowi ukamienować. Ale zarazem mówi, nie grzesz więcej. A o drugiej powie, odpuszcza się jej wiele, bo wiele umiłowała. Jezus jest przyjacielem grzeszników, dlatego, a żeby objawić w ten sposób miłość Bożą która jest większa od grzechu a żeby te osoby nawrócić odciągnąć od grzechu skierować na drogę prawdy i miłości i w tym wszystkim właśnie Chrystus okazuje się szczególnie bliski człowieka zawsze bliski nie ma nic co by mogło człowieka oddzielić od Chrystusa nawet grzech nie oddziela Jezus okazuje że w jakimś sensie grzesznik najbardziej potrzebuje jego słowa jego obecności jego przebaczenia Niech ta katecheza, a raczej jej krótkie streszczenie, pomoże nam raz jeszcze przemyśleć prawdę o Jezusie Chrystusie, jako prawdę naszego życia, naszego postępowania. To, co czytamy w Ewangelii, zostało zapisane raz na zawsze dla wszystkich ludzi i dla każdego z nas, ażebyśmy, tak jak tamci ludzie z Ewangelii, wiedzieli o tym, iż Ten, który jest bez grzechu, równocześnie jest przyjacielem każdego człowieka, jest z nami solidarny. Co więcej. Solidarny ostatecznie w samym Grzechu, ponieważ przez krzyż wziął go na siebie i stał się jego odkupicielem. To jest wstrząsająca Boża tajemnica, która do końca tłumaczy to, że Jezus był Przyjacielem i jest przyjacielem celników, grzeszników wszędzie i po wszystkie czasy. Sancti vicetur noventum, adveniat regnum tu, via voluntas tua, ci pur in cielo e in terra, Padre nostro quotidiano da E dimittano viste se devita nostra, si i nostri vittime, dei vittori vos nostri, e tre lo si induca in tentazione, se liberano samma.